Kochani, ja dopiero wstałam. Za chwilę będę się tam ubierała, ogarniała, pójdę sobie zrobić coś jeść. I teraz pokażę Wam, co dostałam od Mikołaja. Chyba byłam grzeczna w tym roku, bo Mikołaj przyniósł to, co chciałam. Przyniósł mi statyw i tutaj jeszcze czekoladę mam. Ale w końcu będę mogła normalnie nagrywać filmiki dla Was, a nie ustawiać jakieś pudełka i nie wiem, cokolwiek, żeby tylko postawić ten aparat na coś. Kochani, w ogóle ja dzisiaj wstałam o godzinie 6 i stwierdziłam, że chyba już się wyspałam. Obejrzałam sobie filmik Nicolette P, dodałam swojego vlogmasa i poszłam dalej spać. I jest godzina 11 i ja znowu dopiero wstałam o godzinie 11. Ale w sumie dobrze, że pospałam sobie tak długo i się w sumie wyspałam, bo jutro mam na 7 do pracy do 16, także bym musiała wcześniej wstać i już się tak nie wyśpię. Ja właśnie się pomalowałam, żeby dłużej już Was nie straszyć i teraz będę sobie zjem szybciutko i chyba nagram dla Was filmik, bo nie wiem, przez 3 dni będę pracowała od 7 do 16 i nie wiem, czy każdego dnia będzie pojawiał się vlog, także zabieram się do roboty. Dobrze, ja już nagrałam dla Was filmik, teraz muszę tutaj ogarnąć swoje kosmetyki i do Was wracam. Właśnie będę szukała teraz przepisu na pankejki, bo chcę dzisiaj zrobić z Danielem. I ja miałam bardzo fajny przepis, ale niestety nie wiem, gdzie on jest, także szukam nowego. Kochani, ja się właśnie zbieram, bo będę szła do sklepu po to, co jest mi potrzebne na te pankejki. Ale pogoda za oknem jest po prostu taka okropna, chyba jest odwilż. W ogóle mama mi mówiła, że będzie odwilż. Co prawda jest śnieg, ale jak możecie zobaczyć, jest jakaś duża mgła za oknem. No dobrze, ale w takim razie ja zmykam do sklepu i odezwę się, jak tylko wrócę. Kochani, ja niedawno wróciłam od rodziców, właśnie byłam jeszcze w sklepie po te rzeczy na pankejki, ale stwierdziłam, że jednak ich nie zrobię, bo zjadłam taki duży obiad i jeszcze u mamy jadłam takie drożdżóweczki z jagodami, także tak się najadłam, że już na pewno ich dzisiaj nie zrobię, może jutro. Ja teraz będę musiała iść się ogarnąć, umyć, przebrać i iść spać, bo jutro mam na 7 do pracy i muszę troszeczkę wcześniej wstać. Nie wiem, jak wyjdzie z jutrzejszym vlogmasem, ale postaram się z całych sił, żeby on wszedł na ten kanał. Ja za chwilę idę pod prysznic i później sobie przetestuję ten balsam, który dzisiaj właśnie dostałam od mamy. Kupiła go bodajże w Avonie i naprawdę z tego, co sprawdzałam, pachnie ślicznie, więc już się nie mogę doczekać.
kochani.